Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj środa, więc jak zawsze odpowiadamy na Wasze pytania. Od jakiegoś czasu zadajecie również takie drobniejsze pytania, na które nie zawsze mam czas odpowiadać i dzisiaj zrobimy taki typowy Q&A. Będzie wiele pytań, troszeczkę mniejszych. Postaram się na większość z nich odpowiedzieć. Zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie zadał Szumiekrzyn. Michale, czym uzupełniasz te ubytki po sękach, a czy jest szansa takie coś użyć do pęknięć wzdłuż włókien? I drugie pytanie, Łukasz Grochowski. Mam pytanie, Michał, jakiej firmy używasz tej czarnej szpachli? Pozdrawiam. Więc tak jak wiecie, albo nie wiecie, od jakiegoś czasu testuję taką szpachlówkę. Ona jest dwuskładnikowa, Holtz, Masse, K2. Firmy Borma. Jest naprawdę ok. No i to jest może odpowiedź na to pytanie. Oczywiście również do jakichś pęknięć wzdłuż ona się bardzo dobrze nadaje. Nie ma z tym żadnego problemu. I jeszcze od razu kontynuując, padło też pytanie, nie pamiętam gdzie ono jest, ale pamiętam, że było takie pytanie, dlaczego nie używam już poliamidu Optimo? Owszem, używam. Akurat tutaj mam takiej wersji żółtej, taki mi się akurat wziął, to Wam pokazuję. Dlaczego raz używam to, a raz używam to? Jak wszystko ma swoje plusy i minusy, ta szpachlówka jest bardzo dobra, ale jej minus jest taki, że jest dość twarda. W momencie, kiedy nałożycie jej na przykład za dużo, albo dacie odrobinkę za dużo odtwardzacza, no to później trzeba to dość intensywnie szlifować. No i oczywiście no można powiedzieć, że minus jest jednakowoż taki, że ona potrzebuje jakiegoś czasu do tego utwardzenia. Niech to nawet będzie te 20 minut, ale musicie poczekać, aż ta szpachlówka się utwardzi. I nie ma problemu na przykład, jeśli się robi kilka blatów, tak jak ja na przykład robię kilka stołów naraz i szpakluję, nie ma żadnego problemu, bo ja zrobię jeden stół, drugi, trzeci, czwarty, zanim zrobię ten ostatni, to ten pierwszy już nadaje się do szlifowania. Ale jeśli na przykład muszę na szybko, na już coś zaszpachlować, no to używam Optimo, z tego względu, że tutaj wystarczy rzeczywiście to rozgrzać, zalać ubytek, zestrugać nadmiar i tyle, i nie ma na co czekać i już jest to zrobione. Minusem Optimo w stosunku do tej szpachlówki jest to, że jest delikatnie droższa i rzeczywiście jeśli robi się tych blatów dużo, to na tej dużej ilości blatów widać różnicę w cenie, bardziej kalkuluje się ta szpachlówka, ale Optimo jest w wielu momentach niezastąpione i z niego nie rezygnuję. Może po prostu tego nie widzicie, mam z Optimo naprawdę dużo kolorów, tak jak tutaj widzicie żółty, mam jakieś dębowe, bukowe, orzech, czarny, efekt aluminium i na bieżąco z tego korzystam, jestem z tego zadowolony. Również na montaże zabieram Optimo właśnie ze względu na szybkość, szybkość aplikacji i szybkość, z jaką później mogę przystąpić do następnej czynności. A jeśli chodzi o elastyczność i jednego i drugiego rozwiązania, nie ma żadnego problemu. I jedno i drugie jest elastyczne. Oczywiście Optimo jest bardziej elastyczne, nie czarujmy się, ale tutaj z tą czarną szpachlówką dwuskładnikową Holtz Masse też nie ma żadnych problemów, jest naprawdę ok. Bardzo Was zainteresował temat wosku twardego olejnego firmy Osmo i tutaj jest bardzo dużo pytań. Ja myślałem, że już wyczerpałem temat, jak się dało, ale zadajecie na tyle mądre pytania, że rzeczywiście sobie uświadamiam, że jeszcze powinienem o tym wspomnieć, a nie wspomniałem. I właśnie pytanie odnośnie samego wosku twardego zadał Waldao. Efekt bardzo ładny, ale jak z odpornością takiej powierzchni na zarysowania? I to jest ciekawe pytanie, ja chciałem je rozwinąć, bo jeśli cały proces zrobicie poprawnie, czyli zrobicie, możecie robić na swój sposób, tak? Ale o co chodzi, jeśli nie przesadzicie z tymi warstwami, ja staram się robić dwie warstwy, czyli jedną troszeczkę bardziej taką od serca, a drugą już taką cieniutką, bardziej na wyrównanie powierzchni, wtedy nie ma żadnego problemu, powierzchnia się nie rysuje, jest odporna również na różne środki chemiczne, pastę do zębów, jeśli używacie na przykład do blatów, do łazienki, nie ma żadnego problemu z tym, ale jeśli
przesadzicie, zrobicie za dużo warstw albo te warstwy będą za grube, to wtedy ta powierzchnia pierwsza sprawia, że będzie Wam bardzo długo schła. Nabierze też odporności i takiej twardości po dłuższym czasie, ale i tak będzie nie będzie odporna na zarysowanie, będzie się na potęgę rysowała i wtedy no niestety nie ma innej możliwości, trzeba wszystko zeszlifować do zera i nakładać taką warstwę jeszcze raz. Kolejne pytanie zadał Marcin Maroński. Zastanawiam się, czy zrobisz kiedyś jakiś projekt z żywicą epoksydową. Szczerze, na tą chwilę nie zanosi się. Pierwsza sprawa, ja jakoś nie czuję żywicy, nie podoba mi się to zbytnio. Wiem, że jest duża grupa odbiorców, którym się bardzo podoba żywica. Ja do niej nie należę, ale to można zostawić, bo nie wszystko, co mi się podoba, na tym, na czymś, na co mi się nie podoba, i tak można zarobić i wtedy można się poświęcić i to robić. Ale o co chodzi? Temat żywicy epoksydowej, tak jak na przykład widzicie to na filmach Sławka z Meble Twojego Pomysłu, to jest bardzo obszerny temat. Trzeba poświęcić dużo czasu i dużo też kasy, bo sama żywica nie jest tania, na to, żeby to jako tako opanować, a żeby być specjalistą, naprawdę trzeba jeszcze więcej tego czasu poświęcić, a ja tego czasu nie mam. Ja też zająłem się trochę innymi rzeczami i poświęcam się tutaj, żeby szlifować swoje umiejętności w tych dziedzinach, których ja robię. Oczywiście to troszeczkę zabija kreatywność. Ja bym zdecydowanie wolał móc za każdym razem robić coś innego, coś ciekawego, coś nowego, żeby się rozwijać na różnych płaszczyznach, no ale bułki są niestety coraz droższe. Trzeba mieć po prostu pieniądze, żeby móc kupować chleb, żeby robić opłaty, więc robię to, z czego po prostu mam pieniądze, a takie rzeczy właśnie jak żywica epoksydowa musiałbym zostawić na po prostu wolny czas, którego niestety nie za wiele mam. A i kolejne pytanie. Pytaliście się mnie o w ostatnim filmie i poprzednim filmie, co mi się stało z palcem. Widzicie, już nie jest wcale tak źle. Ktoś tam mówił, że pewnie ma złamany. Nic z tych rzeczy. Po prostu dwa filmy wcześniej opowiadałem Wam o szlifierce i żeby uważać, jak się na niej pracuje, bo można sobie krzywdę zrobić. Ja sobie po prostu właśnie przede wszystkim przez nieuwagę zrobiłem krzywdę, zrobiłem sobie taki głęboki manikir, można powiedzieć. Szlifierka, jednakowoż ten pas się bardzo szybko musicie uważać, bo pas się szybko obraca. Jeśli papier jest świeży, jest ostry, to wystarczy pół sekundy, dotkniecie go i macie po prostu uszkodzony palec. Ja sobie nawet dwa uszkodziłem, ale no, odrosną, więc nie ma się co przejmować, nawet już jakoś tak za bardzo nie boli. I kolejne bardzo ciekawe pytanie zadał Marcin Stępniak. Wytłumacz, jak ty osobiście mierzysz tarcicę dębową nieobrzynaną, chodzi mi o to, czy masz jakiś wzór na to, czy liczysz off-list razem. I to pytanie dotyczy filmu, gdzie mówiłem, czy bardziej się opłaca robić samemu klejonkę, czy lepiej kupić gotową. Tam mówiłem też właśnie o tarcicy, że trzeba ją kupić, prawda, trzeba ją rozcinać, obrzyny, oflisy i tak dalej, struganie. Ale to jest dobre pytanie, bo teraz tak, idziecie gdzieś na skład drewna tarcicy suchej i chcecie kupić, prawda, materiał. I jak to zrobić, co musicie wiedzieć, żebyście wy byli świadomi, co kupujecie, ile kupujecie, żebyście nie zostali w żaden sposób oszukani. I ja też zakładam, że w różnych punktach to się w różny sposób mierzy. Na przykład tam, gdzie ja kupuję, jest tak, że mogę przyjechać, mogę sobie powybierać każdą deskę. Każda deska jest opisana, jakie jest szerokości, jakie jest długości i po prostu wiem, za co płacę. Ja też mogę sobie wziąć metra, zmierzyć, nie ma z tym problemu. Zdaję sobie sprawę, że są też takie miejsca, że jak chcę kupić kubik, no to nie ma możliwości wyboru sobie desek osobno, tylko po prostu kupuję to, co jest za koleją i nie ma na to wglądu. To jest moim zdaniem bardzo słabe, bo jak się Wam zdarzy jakaś deska, z której nie jesteście zadowoleni, to jest dla Was strata, prawda? Więc
płacicie za coś, czego nie jesteście do końca świadomi. No trochę słabo. Także muszę pochwalić ten punkt, gdzie ja kupuję w Krakowie. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica, bo nawet wam pisałem, ja kupuję na Rybitwach. I jest jedno miejsce, więc jak ktoś jest z Krakowa, będzie chciał kupować, to ja tam polecam. Chłopaki całkiem fajną robotę robią. Powiem wam, w jaki sposób tam jest liczona tarcica sucha. Jeśli to są deski, tak jak tutaj macie, nieobrzynane, czyli tutaj jest dąb, tutaj jest jesion. Wszystko pięknie, fajnie, jak deski są w miarę proste. To wtedy liczy się po prostu, w przypadku jesionu, no to czy na przykład buku, czy coś, po prostu liczy się szerokość tej deski po środku razy długość, no i tyle. Razy, no i oczywiście razy grubość tej deski, jeśli to będzie 50, calówka, 32. No i tutaj bardzo prosto możecie sobie obliczyć, ile taka jedna deska będzie was kosztowała. Jeśli chodzi o dębinę, różnie bywa najczęściej, znaczy, no nie różnie to bywa. To wygląda w ten sposób, że oczywiście off-list nie jest liczony. Liczy się samo, nazwijmy to, no twardziel, po prostu mięso, tak? Czyli obrzyny i tak idą do wyrzucenia, one nie są liczone. Liczą chłopaki tylko i wyłącznie to, co można wykorzystać. I jeśli na przykład macie całą dechę, ale w środku jest jakieś, widać, zdajecie sobie sprawę, że drewno to nie jest płyta, nigdy nie jest idealne. Jeśli na przykład zdarzają się jakieś szerokie deski, które z lewej, z prawej strony są piękne, są super, ale w środku mają jakąś straszną wadę, bo na przykład gdzieś w okolicy rdzenia są jakieś liczne pęknięcia, no wiadomo, że to będzie na przykład środek deski szerokości 10 cm będzie musiał zostać wycięty i nic z tym nie zrobicie, tylko i wyłącznie do pieca. To tam jest akurat tak liczone, że nie liczy się tego środka. Czyli cała szerokość deski jest uszczuplana o ten środek, który nie ma możliwości w żaden sposób wykorzystać. Tak na przykład jak z jednej strony jest jakaś wada przez całą długość, to też to nie jest liczone, też to jest odejmowane. Więc możecie sobie po prostu sami we własnym zakresie też mniej więcej policzyć, jakie są szerokości takich desek, odejmując właśnie różnego rodzaju wady drewna. Ja nie chcę w tym momencie mówić, że wszyscy tak liczą, bo możliwe, że różne składy z tarcicą mają swój sposób liczenia i to jest handel, więc tutaj jeśli jesteście poinformowani, w jaki sposób drewno jest liczone, no to nie macie z tym jak dyskutować, nie możecie się powoływać na to, że u mnie się liczy tak, a nie inny sposób. Ok, ale to jest wszystko pięknie, ładnie, jak są deski, które są proste, prawda? Czyli przez całą długość mają mniej więcej tą samą szerokość, no to wtedy nie ma problemu. A co jeśli deska się gdzieś, na przykład gdzieś jest węższa, szersza, jak to liczyć? Więc tak, dwie sytuacje. Ok, ja troszeczkę sobie odsunę kamerę. Dwie sytuacje. Jedna decha, która jest mniej więcej tej samej szerokości, ale jest wygięta. No to tutaj już sorry, po prostu się mierzy, najczęściej mierzy się ją w środku, jaką ma szerokość, oczywiście odejmując off-list, i to jest wartość pomiarowa, czyli wartość tego, co jest w środku, razy długość, razy grubość, wychodzi wam ile ta deska to jest w przeliczeniu na kubik. A co jeśli deska jest tak jak tutaj, czyli na przykład jest na dwóch końcach jest szersza, a po środku jest węższa. To wtedy są dwie możliwości. Albo się liczy średnią szerokość, albo liczy się to, co jest tutaj po prostu węższe. Jaka jest zasada, kiedy się liczy tak, kiedy się liczy tak? Tak jak mówię, tam akurat, gdzie ja kupuję, chłopaki podchodzą do tej sprawy w ten sposób, że liczą w sposób, który dla mnie, czyli dla klienta, jest najbardziej opłacalny. Ale
Tak naprawdę to też trochę od Was zależy, jak Wy taką deskę wykorzystacie, bo może się okazać, że Wam tak, wykupicie deskę, która jest liczona, ta szerokość średnia, że to jest po prostu bardzo wąsko, a okaże się, że Wy na przykład potrzebujecie taką deskę i wtedy to jest jakby na Wasz plus, prawda? Wy możecie wykorzystać więcej deski, a tak naprawdę zapłacicie jakby za deskę troszeczkę węższą. Ale mówię, ja jestem święcie przekonany, że każdy ma, tutaj to nie ma, jest książkowo, tylko każdy to sobie liczy indywidualnie. Podejrzewam, że to są podobne są metody, no ale mówię jak, mówię z mojego doświadczenia, w jaki sposób ja kupuję deski. A że dzisiaj byłem na składzie i dzisiaj kupowałem deski, powiem Wam tylko jako ciekawostkę, że ceny sadzą do góry, przynajmniej tutaj w okolicach Krakowa, strasznie. I już dąb ma, jeśli chcecie kupić dąb, kubik dębu, no to już jest czwóreczka na początku. Już nie trzy na początku, tylko już jest cztery na początku, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Niech będzie coraz drożej, będzie ciekawie. I już może przechodząc powoli do końca, jeszcze ostatnie, w sumie dwa pytania. Od widza lecą wióry. Pierwsze pytanie, czemu zmieniłeś nogi stołu warsztatowego na cieńsze? Zrobiłem to, ponieważ potrzebowałem akurat tamte nogi do zdjęć, do sesji fotograficznej, a już po prostu z lenistwa chyba nie zmieniłem, ale w końcu je zmienię, bo tamte nogi były dużo bardziej stabilne przy tych gabarytach tego stołu. A drugie pytanie, bardziej takie uniwersalne. Jakie są wymiary pracowni? Więc wymiary pracowni na szerokość, mówimy o tym pomieszczeniu tutaj, gdzie stoją maszyny. Na szerokość jest to 7,95, prawie 8 metrów, a na długość jest 9,80. Czyli w sumie jest to 80, około 80 metrów kwadratowych. Ale zadajecie mi takie właśnie pytania o wymiary pracowni. Dlaczego mi zadajecie takie pytanie? Bo sami próbujecie sobie zaprojektować wasz lokal i zastanawiacie się właśnie, jakie ja mam, żeby to jakoś w jakiś sposób porównać. To jest jakiś wyznacznik, ale to nie jest takie do końca istotne. Najważniejsze jest to, jakie planujecie mieć maszyny, pamiętając, że każda maszyna potrzebuje jakieś swoje pole robocze. Najlepiej, żebyście sobie narysowali na kartce jakiś zarys waszej pracowni, jaką chcecie mieć, i w ten zarys włożyli, narysowali sobie, znowu wyrysowali maszyny, które próbujecie tam wstawić, które będą wam pracowały. Trzeba do tych maszyn innym kolorem, nie wiem, czerwonym, zaznaczyć sobie, jakie są pole pracy danej maszyny. Na przykład, no, jeśli jest piła formatowa, tak jak u mnie, tak? Wózek się rusza w jedną stronę 3 metry, w drugą stronę 3 metry, tak? Plus jakiś zapas, no to rzeczywiście tutaj jest 8 metrów i to jest tak prawie na styk. Na szerokość, no w zależności, jest przykładnica, która jest prostopadła do tarczy, jeszcze jakieś szersze rzeczy, trzeba przewidzieć po prostu, jakie jest całe pole robocze takiej maszyny. Jeśli macie strugarkę, to musicie przewidzieć, jakie długie elementy będziecie chcieli strugać i też po prostu takie pole będziecie potrzebowali. Więc tutaj przy doborze rozmiaru waszej pracowni jest ważne to właśnie, jakie przede wszystkim, jakie będziecie mieć maszyny i co będziecie robić. Bo jeśli będziecie robić małe rzeczy, no to automatycznie nie potrzebujecie aż tak dużo miejsca. Jeśli będziecie robić na przykład jakieś, nie wiem, zabudowy na zewnątrz, altanki i tak dalej, no to może się okazać, że na przykład będziecie musieli strugać elementy, które są długie na 4 metry, czyli strugarka po środku, 4 metry przed strugarką, 4 metry za strugarką. I to jest pole robocze waszej maszyny. W ten sposób musicie do tego podejść. To jest teoria, wiem jak to jest w praktyce. W praktyce po prostu ciężko, albo inaczej, najlepiej byłoby po prostu wybudować olbrzymi lokal i tam się przenieść, no ale zdaję sobie sprawę, że no, chodzi przede wszystkim o kasę, prawda, o miejsce, o działkę i tak dalej. Każdy z tym walczy, tak jak widzicie, no ja też zakładałem, że to co tutaj jest starczy mi na bardzo, bardzo długo, a już powolutku robi się ciasno.
Co zrobić? Tak to niestety bywa. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobał, to łapka w górę. Proszę również o komentarz. Jeśli macie jakieś ciekawe pytania, zadawajcie. Chętnie postaram się na nie odpowiedzieć. I widzimy się już niebawem, bo widzimy się w niedzielę. Jako ciekawostka Wam jeszcze pokażę. Tutaj jest ta dębina już pocięta. Powstanie z tej dębiny, powstaną schody zabiegowe i już właśnie niedługo zabieramy się za projekt pod tytułem Schody zabiegowe. No, troszeczkę tych zabiegów będzie. Pokażę Wam, jak ja przygotowuję taką klejonkę. A też już niebawem pojawi się film z montaży balustrady z poręczą, więc w końcu to, czego oczekujecie od tego kanału. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się. Cześć!